Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć o chyba najłatwiejszym sposobie na uruchomienie Home Assistanta. Materiał ten jest skierowany do osób, które mają wątpliwości w swojej umiejętności i obawiają się samego procesu instalowania. Instalację wykonam na Raspberry Pi 4, w moim przypadku jest to wersja 4 GB RAM-u. Jeżeli posiadacie wersję wyposażoną w 2 GB RAM-u, nie ma problemu. Natomiast przy zakupie rekomenduję 4 GB RAM-u. Materiał ten jeszcze kilka miesięcy temu nie miałby racji bytu, ponieważ te urządzenia osiągały ceny nawet 1000 zł, co w ogóle mijało się z celem. Dzisiaj te urządzenia są szeroko dostępne i ich ceny oscylują w okolicach 280 zł. Do tego należy dokupić nośnik, na którym zostanie zainstalowany Home Assistant i mamy tutaj dwie opcje. Kartę SD bądź dysk SSD. W przypadku karty jest to karta 32 GB i kosztowała mnie 30 zł, natomiast dysk 128 GB 60 zł. Z tym, że w tym przypadku należy dokupić dodatkowo kieszeń, która umożliwi podłączenie dysku do portu USB w Raspberry Pi. Marka Raspberry Pi jest standardem sama w sobie, dzięki czemu macie możliwość dokupienia naprawdę dużej ilości rozszerzeń do urządzenia. Ponadto Raspberry Pi oficjalnie wspiera Home Assistanta, co sprawia, że sama instalacja jest bajecznie prosta. Przechodzę do strony domowej projektu. Jest to raspberrypi.com. Link podam w opisie. Następnie do sekcji Software. I tutaj mogę pobrać aplikację flashującą. Dla mnie będzie to Download for macOS, ponieważ używam takiego systemu operacyjnego. Jeżeli używacie Windowsa, wybierzcie opcję Download for Windows. Ja klikam for macOS. Aplikacja zaczyna się pobierać. Uruchamiam aplikację. W przypadku Windowsa aplikacja od razu się uruchomi. W moim przypadku muszę jeszcze raz podwójnie na nią kliknąć. Aplikacja jest uruchomiona. Wybieram model Raspberry Pi. Wersja 4. Wybieram OS. Other Specific OS, Home Assistant and Home Automatization i mamy tutaj Home Assistanta, wersję 12. Wkładam kartę SD do czytnika, karta została wykryta, wybieram kartę SD, klikam kontynuuj. Potwierdzam, ponieważ dane zostaną wszystkie utracone. Proces zapisu i weryfikacji zakończył się. Mogę przejść do uruchomienia Raspberry Pi. Mam tutaj kartę SD, na której zainstalowałem Home Assistanta. Nie mówiłem wcześniej o wymaganiach. Minimalna wielkość, jaka jest zalecana w dysku, na którym jest zainstalowany Home Assistant, to 32 giga, czyli tutaj te wymagania są spełnione. Natomiast co do dysku SSD, należy go włożyć do takiej obudowy USB i w momencie flashowania zamiast tej karty podłączyć ten dysk do komputera za pomocą portu USB i w tym momencie zostanie on wykryty zamiast karty SD i cała procedura instalacji będzie wyglądała identycznie. Natomiast porównując te dwa rozwiązania, ja dla takich celów pokazowych użyłem karty SD, natomiast docelowym rozwiązaniem, jakim bym Wam zalecał, jest użycie dysku SSD, ponieważ jest on szybszy, mniej awaryjny. Tutaj wiadomo, karta ma takie ograniczenia w postaci ilości cyklów zapisu i odczytu, to znaczy tak samo jak ten dysk SSD, ale to są nieporównywalnie mniejsze ilości. Dlatego jeżeli miałbym się zdecydować, to docelowym rozwiązaniem byłby dysk SSD. Przystąpię teraz do uruchomienia. Umieszczę kartę w gnieździe SD Raspberry Pi. Podłączam sieć LAN. Tutaj są porty
USB 3.0 i w momencie, gdy będziecie stosować dysk SSD, to tutaj trzeba po prostu ten dysk wpiąć zamiast tej karty. Teraz podłączam mój monitor, w zasadzie urządzenie do przechwytywania obrazu, żeby pokazać Wam dydaktycznie, co by się działo, gdybyście wyświetlali obraz z tego urządzenia na swoim monitorze. Ostatnim etapem jest podłączenie zasilania. Raspberry Pi się uruchamia. Gniazdo LAN też zostało podłączone w sposób prawidłowy. I tutaj w centralnej części widzicie podgląd z portu HDMI Raspberry Pi. System się uruchomił. Tutaj mamy jedynie informacje na temat adresu URL, które należy wpisać do przeglądarki. I jest to adres pochodzący od nazwy hosta, czyli homeassistant.local na porcie 8123, który jest ustawiony w konfiguracji Home Assistanta. Link podam w opisie. Przy pierwszym wejściu dostaniecie komunikat, że system jest preparowany i będzie to trwało około 20 minut. Dla Was to była chwila, dla mnie kilkanaście minut. System się skonfigurował i uruchomił. I mamy tutaj dwie opcje. Możemy stworzyć nowy dom lub odtworzyć z kopii zapasowej. Home Assistant ma wbudowany taki mechanizm, taką funkcjonalność. Jeżeli stworzycie kopię bezpieczeństwa, pobierzecie ją na dysk twardy waszego komputera, następnie ją tutaj przeciągniecie, to odtworzycie starą instalację. Ja stworzę nowy dom. Utwórz konto. Wybieram moją lokalizację, następnie klikam dalej, kraj, Polska, klikam dalej i koniec. Instalacja została zakończona i już w tym momencie Home Assistant przeszukuje naszą sieć LAN w poszukiwaniu urządzeń, które są obsługiwane przez jego integrację i najprawdopodobniej będzie to na przykład telewizor, amplituner i wszystkie elementy automatyki, które są podłączone do naszej sieci Wi-Fi. I aby wykorzystać ten potencjał, zachęcam do instalacji bramki Zigbee. Także widzicie, sam proces instalacji jest niezwykle łatwy i uważam, że tego elementu brakowało na moim kanale, ponieważ zapewne jest część osób, które oglądając moje instruktaże odkłada je w realizacji w czasie, a głównym powodem jest właśnie brak zainstalowanego Home Assistanta. Mam nadzieję, że tą lukę udało mi się wypełnić. Na zakończenie chciałbym podziękować za uwagę, poprosić o łapki w górę, jeżeli się podobało, jeżeli nie, o konstruktywny komentarz. Tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!